Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, znów widzimy się dzisiaj w grze Brotato, bądź Brotato, jak to zwał. Tak, wiem, że mówiłem, że miałem już skończyć, więcej nie będzie i tak dalej, ale oto jesteśmy. A dlaczego jesteśmy? Otóż mogę podać dwa proste powody. Pierwsze, Abyssal Terrors DLC. Tak. Dodatek, DLC, jak zwał, tak zwał, został zapowiedziany do naszych bojowych ziemniaków. A druga sprawa, Brotato ogląda się niesamowicie dobrze. Więc stwierdziłem, okej, dobrze się ogląda, to jak to by powiedział pewien, czasem jakby powiedział intro pewnego polskiego socjologa, który zajmuje się głupotami w internecie. Okej, let's go. Inaczej więc po prostu będziemy kontynuować serię tak długo, jak będzie popyt na nią i będzie się chciało w to grać. I tak, przemyślałem parę rzeczy i dzisiaj zagram sobie podstawowym ziemniakiem pod Gun. Może to was zaskoczyć, że zagram na zerówce. Stwierdziłem po prostu, że spróbuję podejść do serii może mniej hardkorowo, tylko na spokojniej właśnie. Tak jak tutaj teraz, że spróbuję po prostu różnymi ziemniakami przechodzić. Nie powiem, że zawsze zerówka, co to, to nie. Ale na spokojnie. Zero, potem jeśli uda się zero, to jakimś może jedynkę, może dwójkę i tak dalej. Powoli będziemy robić po prostu postępy, ulepszać wszystko. Aż w końcu może nam się uda osiągnąć więcej. Stwierdziłem, że tak będzie najlepiej po prostu i dla dobra mojego i dobra serii, bo... No nie ukrywajmy, raczej nie chcielibyście ciągle patrzeć tylko i wyłącznie na przegrane przebiegi. W szczególności, że no... To jest właśnie główny powód, można powiedzieć, dlaczego byłem zdemotywowany i nadal trochę jestem zdemotywowany, jeśli chodzi o to, żeby grać w Brotato na odcinkach. Nie ukrywam, nawet jak sobie sam prywatnie już gram w Ziemniora, też mi za bardzo nie wychodzi. Oczywiście tam próbuję tylko na najwyższych, więc no... Ma to też swoje jakby źródło, czemu mi się nie udaje. No ale kontynuując i... Po prostu nie będę ukrywał. Motywacja jest mniejsza, jak wiem, że najprawdopodobniej i tak przegram. A równie dobrze mógłbym poświęcić ten czas na robienie odcinka z czegoś, co ma większy sens. Przez większy sens nie mam na myśli tylko, powiedzmy... Talented, czy obecnie też ogrywany Novalands. Bo prawda jest tego, że Talented się dużo nie zmieni. Okej, coraz wyższy poziom trudności, fajnie. Okej, nowe jakieś umiejętności, nowe odkrycia, fajnie, czym challenge. Ale tam formułka jest jedna i to, że umiem sobie poradzić, to już jest po prostu kwestia tego, że już jestem wyćwiczony w tej grze. I trochę to czwarta. Natomiast jeśli chodzi, dajmy na to Novalands, to tam... To jest tak gra relaksacyjna, nie będę ukrywał. Więc tam ciężko, żeby był odcinek o niczym. Oczywiście, mogę robić tak, jak to było chyba ostatnio, że ten odcinek w sumie dużo zmian nie wprowadził. No ale zawsze coś jest, zawsze jakaś wartość z tego wychodzi, a tutaj... W ziemniaku, przegrywając cały czas, nic po prostu, nic. Nul, zero. Nie, oczywiście, mogę to wszystko zmienić. Ale jak? Szczerze mówiąc, mógłbym ustawić sobie ten mnożnik 25% i wszystko wygrywać, bo wrogowie byliby niczym. Ale to nie tędy droga. Ja chciałbym osiągnąć sukces właśnie normalnie, więc... jako że gadanie do monitora mnie rozprasza, przez co nie umiem do końca grać dobrze w Ziemniora, to właśnie tak stwierdziłem, że będziemy znowu od zera jakby zaczynać sobie powoli, na spokojnie. Tak, jako że od zera, no to dlatego też wybrałem takiego najbardziej podstawowego ziemniaka. To jest jeden powód, a drugi... Słyszałem, że po prostu nagroda za przejście tym ziemniakiem jest na tyle dobra, że warto ją mieć odblokowaną, bo nieważne jakim ziemniakiem innym będzie się grało. No i tak się przyda, więc no. No i tak... stwierdziłem, że właśnie w ten sposób to do tego podejdę. Nie ma DLC-ka. A jak już DLC-ek będzie, to się zobaczy co dalej. Chociaż... Na pewno, co mogę powiedzieć, to też bym próbował robić czasami odcinki z koopa, bo tak, ma dojść koop. Z kim jeszcze, nie wiem. Może będzie to jakiś powrót dawnych legend. Może to będzie standardowa siostra. Dobra. Pewno jedno, co mogę powiedzieć, to... Planuję naprawdę koopa i muszę znać kogoś z zmuszania i żeby ze mną się męczyli. Ale tak. A ponadto... Grając tutaj na tym poziomie 0, na pewno mogę trochę spokojniej podejść do wszystkiego.
że sobie właśnie tak swobodnie mogę wam opowiadać o głupotach, o tym, co się dzieje, co się dzieje. I... No i prościej nie muszę aż tak strasznie skupić na tym, że jeden błąd i koniec, tragedia czy coś. Wrogowie mają mniej życia. Co za tym idzie, łatwiej ich eliminować. Nie ma takich groźniejszych typów, a co za tym idzie, nie muszę się stresować, że fala... Oj, zaraz bym źle powiedział. Albo to było 5, albo 7. Będzie mnie ubijać w... powiedzmy, jakieś... 60% rozgrywek. Żeby być szczerym. I tym podobnym, więc... Po prostu zrobiłem to, jak mówię. Bardzo wielu powodów. I swoją drogą, może lepszym sobie już część naszych rzeczy na dwójkę. O. Dobre, piękne rzeczy. No i te. No i w sumie... Nie wiem, czy coś jeszcze mogę takiego wyjątkowego powiedzieć, poza tym, że... Jak widać, idzie nam prawie, że bezbłędnie i perfekcyjnie. Gram dosłownie jakoś szczególnie optymalnie, biorę po prostu bonusy do damage'a, do krytyków i różne odmiany broni palnej, czyli po prostu różne gun biorę i tyle w temacie. Ale tak... Też sam mogę tak dodać, co dla tych, którzy oglądają Brutato. Mogę powiedzieć, że... W planach mam bardzo dużo gier tego typu jeszcze podobnych, żeby wam pokazać. Czy będą z nich serie, czy nie, to jeszcze nie wiem, ale może będą. Tam jak ostatnio, no, był kolejny odcinek, czy w sumie pierwszy, przez to, że to wcześniej to był pokaz demka. Ale no, z Pesticide Not Required, czyli ta żaba farmerska. Dla tych, którzy nie widzieli, polecam zobaczyć, przyjemna gierka. Na pewno, co mogę wam szczerze powiedzieć, dużo prostsze od Brutato, przynajmniej w moim poczuciu. Bo jeśli się nie mylę, a podkreślam, mogę się mylić, już jak pokazywałem demko, to udało mi się przejść na pierwszym moim ever podejściu, bo chyba moje pierwsze ever takie podejście całkowicie to właśnie było to ogrywanie demka na odcinek. No, tam chyba udało się wygrać, a jeśli nie, to... No. To mi się po prostu wydawało, ale tak, naprawdę. Zobaczcie, bo jest ciekawe, przyjemne i trochę inne oczywiście. Ponadto jest tego jeszcze więcej, bo... No, najprościej mówiąc, mam chyba teraz tak na szybko, jak myślę, dostępnych takich, które chciałbym pokazać, żeby nie było, odpuszczał sobie podstawowy Vampire Survivor, bo no, powiedzmy tak, mam 100% wszystkiego w tej grze osiągnięte i jakoś mnie nie ciągnie, żeby tam wracać. I oczywiście mógłbym skasować save'a i od zera, i... ale nie, nie. Wolę zostawić tego save'a, żeby jak kiedyś wyjdą jakieś nowe osiągnięcia, szybko je nadgonić i dalej mieć 100%. Więc no, jakie to są gry konkretnie, to nie będę zdradzał, bo po prostu uważam, że lepsza będzie niespodzianka, jeśli właśnie nie będziecie wiedzieć aż tak strasznie z wyprzedzeniem. Może jak będę jakoś bardziej planował, to wtedy jakoś tak porządniej ogłoszę, czy pokażę, czy powiem. To są dosyć odległe plany i ciekawe rzeczy się tutaj trafiają, więc tak... Tego jeszcze nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc, nawet nie wiem skąd się tu wzięło nagle. Ale oczywiście, że zablokuję. Czemu nie? Ale tak, pewno tak czy inaczej właśnie będę się szkował, chociaż pojedyncze odcinki. Jeśli nawet nie teraz, to za jakiś czas. Nie pokazowy tych wszystkich. I będą pełne serie, co? Jak mówię, nie wiem. Chciałbym albo nie chciałbym. Jest sens, nie ma sensu, ale prawda jest taka, że też mam dużo innego typu gier do pokazania i tym podobne. Zresztą, to nie jest tajemnicą, że... No, ogłosili DLC-ek do chociażby Elden Ringa też i... Za tym idzie, a tych, którzy oglądają i... No, mogliby się zaciekawić też tym. To tak, będzie znowu ogrywanie Elden Ringa od zera. Inną postacią, postać jakieś, no, inna klasa, inne doświadczenia, inne sytuacje. Kim konkretnie? Jeszcze nie wiem. No na pewno nie będzie to już. Przynajmniej nie będzie już. Raczej nie będzie to znowu ktoś pod takie typowe. A. Co on teraz nazywało. No powiedzmy cuda, bo nie pamiętam nazwy. Ale tak, może to będzie smocza magia, może to będzie coś innego. Może będziemy grać po prostu wojakiem czystym, może łucznikiem.
Ale to pokażę, naprawdę jeszcze nie myślałem o tym aż tak bardzo. Weźmy chyba, jakby to jest najbezpieczniejsza opcja. Teraz tak, tak, to też można wziąć. Cena krytyka, czemu nie? To jednak będziemy mieć zaraz szczebel na złoto, fajna sprawa. No ale tak. Poza tym jest też remake z tamtego roku Lords of the Fallen, który też czeka nadal na sprawdzenie przeze mnie. I ogranie. Z tym też, no. Jakoś nie miałem czasu, aby to musiał po prostu się tym zająć, potem no, dużo tego naprawdę. I pewnie wszystkich rzeczy nawet nie będę w stanie pokazać, gdybym chciał. Dlatego no, nie wiem, czy będą ze wszystkich tych rzeczy serię, czy może jakieś jeden, dwa odcinki tylko takie pokazowe. No chyba tak będę musiał zacząć robić z takimi grami mniej, powiedzmy, interesującymi się, czy też takimi, które będą osiągać znacznie niższe wyniki. Ja żebym po prostu lubił takie, powiedzmy, rzeczy, bo... Mam powiedzieć, że przez lata sam doświadczyłem tego, że wielu Jupiterów, jak ja zwykłem teraz mówić, których śledziłem, oglądałem, miało serię z jakiejś jednej gry, którą ja uwielbiałem, chciałem oglądać, miałem takie wow, super, że ktoś to ogrywa. Podaję na to, no, cały internet był cichy, nie mogłem tego nigdzie znaleźć. I kończyło się właśnie czymś takim jak 2-3 odcinki, do widzenia, bo hajs się nie zgadzał, mówiąc najprościej. Bo nie było takich dobrych wyświetleń jak inne serie. Tu właśnie jest ten problem, że dlatego ja tego nie lubię robić. Jak wiecie, mam dużo przerwanych serii u siebie. Na swoim przytułku, zakątku. Nie wiem, jak to nazywać. No ogólnie na tym kanale. Na Gwiazdokluczu. I prawda jest taka, że po prostu sam też nie jestem z tego dumny, ale no... Czasami są takie gry, na których się traci wenę, których się nie chce kończyć, których... Mogę to podać idealnie na przykładzie Children of Morta. Których po prostu... No nie macie... Nic nowego do pokazania, bo... Co się dacie do tego, żeby nagrać ten odcinek? Wychodzi na to, że w kółko przegrywacie na tym samym, nic nie osiągacie i tak dalej. Całe szczęście są gry takie jak Brotato czy Isaac właśnie, powiedzmy. Gdzie nawet te porażki zawsze można pokazać, bo... Coś z nich jest, no. Takim Children of Morta. Taka porażka nic, dosłownie, nic mi nie pokazała, nic mi nie wniosła. Ja ci daję takie po prostu różnorakie przykłady. Oczywiście są też, żeby nie było, stare serie, do których chciałbym wrócić. I można powiedzieć, że coraz bardziej myślę, jak je tutaj wcisnąć w harmonogram swój planowy. I dziwnie to brzmi, że ja bym wcześniej wciskał w harmonogram, patrząc na to, jak u mnie chaotycznie wszystko jest wrzucane, pokazane i... Jak kiedyś jeszcze można było się spodziewać, że okej, są trzy serie, co trzeci dzień będzie odcinek z czegoś, tak teraz... Nie, teraz to po prostu dosłownie jest co jeden wielki chaos i ogar. Ale jest to związane dosyć z tym, co się dzieje u mnie na co dzień. Żeby nie było, jeśli ktoś by się miał martwić, nie ma żadnej olbrzymiej tragedii ani nic, tylko powiedzmy, że dosyć intensywnie jest. Dlatego te odcinki są ostatnio takie trochę nieregularne i trochę nie wiadomo, co się pojawia, co nie. A tak naprawdę co się pojawia, to jest to, co w danym momencie uważam, że najszybciej było zrobić, czy najbardziej mam ochotę. Jako, że nie mam, powiedzmy, czasu na wszystko. Więc mając taką przykładową wenę bardziej na Brotato, to nagram Brotato, nawet jeśli on był ostatnio 5 dni z rzędu. A jeśli wenę mam większą na talenty, to będzie talenty i tak dalej. Ewentualnie muszę się, jakby nawet powiedzieć, odstresować, odpocząć, odmurzyć. Wtedy największa szansa jest na przykład na nowe lance. Oczywiście, jak mówię, niedługo się pojawi dużo nowych i innych rzeczy. Wtedy się zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ale no. Na razie to tak po prostu opowiadam głupoty o wszystkim i niczym. Na pewno też, co warto byłoby wspomnieć, i to tak znacząco, to w sumie jest to dosyć już stara informacja dla mnie, ale zawsze zapominam o tym wspomnieć. Najlepsze miejsce na to, żeby to zrobić, to by były ogłoszenia parafialne, jak ja to zawsze nazywałem, czyli moje te ogłoszenia mniejsze, większe, gdzie opowiadam o jakichś różnych pierdołach swoich. Niedawno ich nie robiłem. Jeszcze kiedy było ostatnie? Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnie jakieś takie ogłoszenia były inne niż zwykły post krótki z jakąś informacją. Na przykład ta o tych, no, smutnych
wieściach z kronikami Brytany, które musiałem przerwać. Bo po prostu nie jestem w stanie nic dalej zrobić. Ale no. A, tutaj informacja, której chciałem przekazać w ogóle, to to, że... Pamiętam już, kiedy to było, czy to był miesiąc temu, dwa miesiące temu, czy ile, naprawdę nieistotne. Ale to, co jest ważne, to to, że niestety zmuszony byłem pożegnać Elgę. Tak. Wiele osób może teraz myśleć, ale o co chodzi, jaką Helgę, czemu musiałem się pożegnać, tym podobne. I już spieszę z wytłumaczeniem, bo na pewno są tacy, którzy nie wiedzą, ale Helga, znam troszkę Helga Viking, jest, najłatwiej mówiąc, bardzo blisko mi osobą. I od początku istnienia mojego właśnie tego pseudokanalika, gdzie jadam sobie do monitora i gram w gry, żeby się motywować do skończenia ich, a przy okazji robiąc jakiś tam pseudo-content dla was. A, wybaczcie, że tak przerwałem na chwilę. Ale no, kichnięcie. A nie żebym cięcia, bo no niestety dużo się dzieje na ekranie, bo żebyście mieli ciągłość wydarzeń. Ale tak, no i właśnie kilka miesięcy temu doszła do mnie taka dosyć smutna wiadomość, że przez jakieś tam coś po prostu... Nie pamiętam, co to dokładnie było, bo tak sobie teraz za milką bym myślał, co to było. A teraz istotne, no, z jakiegoś tam nieszczęśliwego powodu, no... Ktoś się włamał na konto YouTube i... Po prostu postował różne, powiedzmy, mniej legalne rzeczy. I ona odzyskała dostęp, to... Ktoś to już zreportował YouTube'owi, albo YouTube sam zobaczył i... No powiedzmy, że skończyło się na tym, że usunęli jej kanał i w ogóle zbanowali ją z zakładania nowego konta na YouTubie. No, smutna sprawa. I tak, mówię tu o tym, bo po prostu zdecydowała się nie zakładać kolejnego na razie. A jeśli jakiś założyła, jakiś match, coś, to nie, przynajmniej nie poinformowała, dlatego tak tylko to mówię, że obecnie nie liczcie na streamy na YouTubie. Najprościej w świecie dlatego, że po pierwsze nie mam czasu na to, a druga sprawa jest taka, że nie mam żadnego moderatora na YouTubie, bo wszyscy, którzy byli na YouTubie, albo się wycofali z mojego życia, albo nawet nie wiem, czy żyją oni jeszcze. Nie tak, że wycofali się z życia, w sensie, że wiem, że są i tak dalej, tylko dosłownie. Dobrze mogliby być martwi, wyjechać, nie wiem, do Ameryki czy coś, po prostu nic. Ani śladu życia, ani na twarzy książku nie widzę, żeby oni byli aktywni, ani na Discordzie, na Skype'ie. Nie byście mi nie zaproponowali, żeby sprawdzić, czy oni żyją, to ani śladu. No. Po prostu nie mam nikogo na YouTubie chwilowo. Prawdopodobnie niedługo pogadam z paroma osobami. Nie chcę mówić konkretów na razie. Też to osoby, które, o których mówię, pewnie już i tak wiedzą, że to o nich mówię. I spróbuję właśnie zrekrutować sobie kogoś nowego. Tak, najważniejsza sprawa to, że no, Helgi jest już ani w sekcji komentarzy, ani nigdzie, przynajmniej przez jakiś czas. Nie uświadczycie. I druga ważna sprawa to to, że drogi dzieci, pilnujcie się w internetach. Nawet jak jesteście starsi ode mnie, to i tak pilnujcie. Bo nie było... No, każdego może spotkać takie dziadostwo. Jak mówię, nie pamiętam, czy to była kwestia jakiegoś słabego hasła, jakiegoś wycieku, czy czego. Ale no, bądźcie ostrożni, nie ufajcie wszystkiemu, co widzicie w internetach, nie klikajcie w podejrzane linki i tak dalej. No. Na razie skupmy się na ziemniaku, bo jak widać, 16:19. Idzie w miarę sprawnie. Tak jak uda się przyjść zwykłego ziemniaka, tak w sumie jeszcze muszę pomyśleć, jaki będzie następny. Bo bym chciał ruszyć. Wieżyczka wybuchowa, zdecydowanie to też. I nic nie ma, tutaj nic nie ma. O, dobra, tą książkę na inżynierię też weźmiemy. A tak, będę musiał zastanowić się, jakiego chcę następnego ziemniaka. Pierwszy na pierwszym poziomie trudności. Jak mówię, każda wygrana będzie podnosiła poziom trudności o jeden. Natomiast... Nie wiem, czy na przegranie będę go obniżył z powrotem? Raczej nie ma sensu. Tu będziemy powoli się piąć ku górze coraz dalej i dalej i dalej.
jak uda nam się już dojść z powrotem do piątek, to będę zbił miarę na piątkę. A wy będziecie na to patrzeć. Albo jakimś cudem nauczę się w to grać w końcu porządnie i przestanę ginąć na piątkę. Tak łatwo. Też nie ukrywam, jeśli chodzi o te piątki, to głównym problemem są to takie jakby duże... Kosmity, potwory, nie wiem jak je nazywać, ale ogólnie to duże takie stwory jakby z kolcami, które wykrywają się z jaj, które czasem się na planszach pojawiają na niektórych falach. Bo często zapominam o tym, żeby szybko eliminować te jaja i potem jak to wyłazi, to... No, powiedzmy, że ich ataki mogą mnie łatwo ubić. Zaryzykujmy. Przynętom. A jak nie to, to jeszcze są na wyższych tych falach co niektórych elity. I o Ezu, elity. Jakich nie mogę. Część elit jest znośna, ale są sytuacje, w których trafią się takie elity, że nieważne jak jestem przygotowany, jaki mam build czy coś, nie jestem w stanie ich ani dobić do końca fali, ani przeżyć do końca fali z ich atakami i z innymi rzeczami. To jest nieważne, jak dużo mam prędkości, regeneracji, czegokolwiek. Nawet jak próbuję robić typowy tank build, nie ma szans, po prostu no, nie przetrzymam tego. Nie wiem, czy to jest wina jakiegoś mojego złego zrozumienia czegoś, czy jak? Tak samo dla mnie teraz jest nierealne, żeby odblokować ostatniego chyba, albo przedostatniego, już nie pamiętam. No ale powiedzmy właśnie jednego z ostatnich ziemniaków, który wymaga, żeby elitę lub bossa w 15 sekund. Dla mnie to jest naprawdę nierealne. Chociaż może są jakieś techniki, taktyki, sekrety. Nie wiem. Tak czy inaczej, no. Zgubiłem trochę wątek o tym, co mówiłem na początku i o co mi chodziło. Więc wybaczcie co. 102 HP chyba wystarczy, możemy już to brać. To też możemy. Już szczelb coś się pokazuje. Wtedy nadal blokował, ale nie wiem, czy jest sens. Jak widać, max HP nam się już nie podnosi, bo widzieliśmy kajdany, które blokują to. Zamiast za trochę więcej damage'u. Czy było to konieczne? Nie. Czy było to mądre? Najprawdopodobniej też nie. Czy to zrobiłem? Tak. Będę tego żałował? Raczej nie. Jak widzicie, poziom 0 jest... No, dla mnie już totalnie prosty. Ktoś może powiedziałaby, miałeś dobre RNG albo coś. Ale nie, jakoś tak wyszło, że po prostu tym razem zupełnie nie skupiając się prawie na grze samej w sobie, tylko gadając z głupoty do monitora, albo raczej do mikrofonu, który tak się składa, że akurat jest skierowany też tak, że patrząc na mikrofon, czy mówiąc z niego patrzę na monitor, mówię do niego też. No, po prostu udało się to przejść. Chociaż... No nie mówiłbym jeszcze, że na pewno się udało. Bo no jednak zostało coś takiego jeszcze ważnego jak fala 20. Mógłbym pójść na nieskończoność, też to nie ma sensu. Idziemy na falę 20 i... Musimy szybko znaleźć bossa, może uda się go wyeliminować. Ale widzę, że nie. Nie wyeliminuję go w 15 sekund niestety. A jeśli wszystko co mam będę w niego kierował, no nie zginie w tyle. Na pewno więcej niż 15 sekund minęło, więc... Po prostu powiedzcie mi, co ja mam zrobić, żeby to było wykonywalne. Nie mówcie mi, że teraz przegram! Nie mówcie mi. Jezu, chyba, że naprawdę przepadnę i... Odblokowaliśmy ziemniak. Okej, szczerze już chyba rozumiem, czemu wszyscy mówili, że... Czemu wszyscy? Parę osób mówiło, że warto bardzo nim skończyć. Ten ziemniak to jest naprawdę taki... W porządku, przedmiot. No. Nie daje nic nadzwyczajnego, ale plus trochę do wszystkiego. No, zawsze warto go wziąć. Ale dobra, udało się wygrać. Poziom zerowy. I ładne szare tło teraz jest na okrąglutkim. Teraz cóż, no. Co dalej? Jak dalej? Kiedy dalej? Z czym dalej? Nie mam pojęcia. Ale to już nie w tym odcinku. Wyszedł dużo krótszy niż zazwyczaj, ale... Hej, czym by nie? Ja. Chyba wystarczy, więc no, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i cóż, no na tym kończymy na ten moment. I cóż, no,
zostawcie mi komentarze, jakiego ziemniaka byście chcieli zobaczyć w następnym podejściu. Pamiętajcie, to będzie poziom pierwszy. Więc no. Piszcie. Piszcie naprawdę dowolnego ziemniaka. Przy czym ważna sprawa, ze wszystkich ziemniaków, które tutaj widzicie, prosiłbym jedynie, żebyście nie prosili o pokręconego lub kogoś, kto już przeszedł wyższy poziom trudności. Nawet jeśli to jest jakiś ziemniak, którym już mam zero zrobione, możemy jeszcze raz z nim zagrać, mogę jedynkę robić. Ale naprawdę, nie proście o pokręconego, który ma już zrobioną jedynkę, strzelca, który ma dwójkę, praktykanta, który ma trójkę, lekarza, który ma czwórkę, czy... No właśnie, masochistę i żołnierza, którzy mają piątki. I to, że mam tutaj napisane 98%, to powiem szczerze, że jest przez przypadek zrobione, bo dosłownie jakieś jedna słowa gdzieś ruszyłem przypadkowo. Więc no... Nawet nie wiem, gdzie, jaki i który. Tak czy inaczej. Naprawdę to już tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.